Witajcie w kolejnej odsłonie Q&A, w której odpowiadam na zadawane przez Was pytania dotyczące legendarium Tolkiena. Nie ukrywam, że ten konkretny format przypadł mi do gustu, ponieważ pozwala mi na ciut większą interakcję z Wami, a także mogę przekazać krótsze historie ze Śródziemia bez spamowania 3- lub 4-minutowymi filmami. Jeśli coś szczególnie Was interesuje, to zapraszam do pozostawienia po sobie śladu w sekcji komentarzy. Bez dalszego przedłużania zapraszam Was do odsłuchania kolejnego odcinka. Wiele pytań pojawiło się o to, co znajduje się na północ od Śródziemia. W enigmatycznej krainie, która na mapach zamieszczonych w działach Tolkiena nazywana jest Pustkowiem Północy lub Forodwaith. Jest to kraina skuta lodem i nieustannie panują w niej ostre mrozy. Niewielu śmiałków decydowało się na zapuszczenie w tamtejsze rejony. Co ciekawe, kraina wzięła swą nazwę od dawnych ludzi, którzy ją zamieszkiwali i również nazywani byli Forodwaith. W dawnych czasach na północy znajdowała się twierdza Morgota, Utumno i Angband. To też wiele plugawych istot wciąż zamieszkuje jaskinie tej krainy. Pamiętacie tę scenę z Rings of Power, gdzie Galadriela skazała swych kompanów na wyczerpującą podróż przez zamieć? Tak właśnie mogło wyglądać Forodwaith. Nie jestem w 100% pewny, ale krainę mogły zamieszkiwać też smoki. W dodatku A do Władcy Pierścieni w sekcji Plemię Durina znajdziemy notatki o tym, iż Thorin I przeniósł się z plemieniem w Góry Szare i dalej, niestety na pustkowiach za nimi żyły smoki. Możemy te pustkowia podpiąć albo pod Forodwaith, albo pod zwiędłe wrzosowiska. Równie dobrze obie opcje mogą być poprawne. Wracając jednak do innych, bardziej humanoidalnych mieszkańców tej mroźnej krainy, to jedynymi reprezentantami są śnieżni ludzie zwani Losotami. W interakcję z tym plemieniem wszedł król Artedainu Arwedui, który ratując się przed potęgą Angmaru, ruszył z garstką ocalałych na północ. Dotarli do zatoki Forohel, gdzie owi losoci akurat przebywali. Sami opuścili swe dawne domostwa w obawie przed czarnoksiężnikiem, który zgodnie z ich opowieściami potrafił kontrolować pogodę i wedle uznania mógł zesłać odwilż albo mróz. Arwedui nie miał nic wartościowego do zaoferowania losotom w zamian za pomoc, jednak ci zlitowali się nad losem biednych Dunedainów i udzielili im schronienia. Śnieżni ludzie perfekcyjnie dostosowali się do warunków, w jakich przyszło im żyć. Budowali chaty ze śniegu, używali sań zamiast rozpowszechnionych wśród ziemi wozów z kołami, a także opracowali specjalne podeszwy do butów umożliwiające im bieganie po lodzie. Wkrótce do zatoki przybył okręt wysłany przez Círdana, który miał zabrać króla w bezpieczniejsze miejsce. Losoci nigdy wcześniej nie widzieli okrętu i trochę się przerazili. Mimo to pomogli Arwedujemu i jego świcie dostać się do łodzi, która podpłynęła najbliżej jak się dało. Przywódca śnieżnych ludzi przestrzegał króla, prosząc go, by nie dosiadał morskiego potwora i został z nimi przynajmniej do lata, gdy moc czarnoksiężnika słabnie. Zostać mieli też żeglarze i ich zapasy żywności. Arwedui nie posłuchał i na pożegnanie przekazał mu pierścień Barahira, symbol rodu Isildura. Przywódca śnieżnych ludzi miał niestety rację i niedługo po odpłynięciu statku zerwała się burza, niosąc ze sobą śnieżną zamieć z północy, która zepchnęła okręt na lód. Statek zatonął, a dokładne okoliczności śmierci zostały przedstawione Dunedainom dopiero lata później od losotów. Dunedainowie wykupili pierścień Barahira i chyba nie muszę mówić, że jest to ta sama błyskotka, którą posiadał później Aragorn. To w zasadzie wszystko, co kanonicznie wiadomo nam o Forodwaith. Czy możesz poruszyć temat różnic między goblinami a orkami? Mogę i właśnie to zrobię, ale obawiam się, że będziesz nieco zawiedziony moją odpowiedzią. Wiem, że w innych uniwersach fantasy obie te rasy różnią się od siebie. Nawet w filmach i grach opartych na twórczości Tolkiena różnice są znacznie zarysowane i sam inaczej wyobrażam sobie poszczególnych przedstawicieli. Ale prawda jest taka, że na przestrzeni powieści Tolkien używał tych nazw naprzemiennie, niczym synonimów.
Żeby poprzeć tę tezę, spójrzmy na ten fragment z Władcy Pierścieni Dwie Wieże. And then suddenly they had crashed right into a group of orcs. They were standing listening and they did not appear to see Merry and Pippin until they were almost in their arms. Then they yelled and dozens of other goblins had sprung out of the trees. No sorry za mój angielski. Polska wersja tej sceny wygląda następująco. Nagle wpadli prosto na oddział orków, którzy stali jak gdyby nasłuchując i wcale nie spostrzegając dwóch hobbitów, póki ci nie znaleźli się niemal w ich ramionach. Wtedy dopiero wrzasnęli, a na ten krzyk kilkudziesięciu ich pobratymców wyskoczyło z gąszczu. Jak mogliście usłyszeć, gobliny zostały przemianowane w polskiej wersji na pobratymców. W oryginale natomiast Tolkien używa słowa goblin jako synonim orka. Szczególnie przychylam się do tej wersji przez konstrukcję Dozens of Other Goblins, która po dosłownym tłumaczeniu na język polski brzmi dziesiątki innych goblinów, mimo że wcześniej była mowa tylko o orkach. Implikuje to, jakoby była to ta sama rasa. Różnice w nazwach powstały najpewniej jako konsekwencja wielu języków obecnych w Śródziemiu. Pytanie stare jak legendarium Tolkiena. Czy nie prościej byłoby polecieć od razu na Wielkich Orłach do Mordoru i wrzucić pierścień do ognia? No cóż, w tym wypadku prostota nie idzie w parze z efektywnością. Pierwszym argumentem jest najzwyczajniej w świecie fakt, że cała historia straciłaby wtedy swój potencjał i sens. Tolkien sprecyzował, iż misja wymagała podróży w ukryciu, a orły to nie usługi taksówkarskie. Wlecenie na orle do Mordoru również nie jest takie proste jak brzmi. Ogromne latające stworzenia widać już z oddali, a Mordor pełen był łuczników i machin oblężniczych. Orły z gór mglistych bały się łuków. Toteż orkowi łucznicy również wzbudzali w nich strach. Co więcej, w służbie Saurona są latające bestie, których używają na skule. Gdyby podczas walki z nimi jedyny pierścień lub jego powiernik spadł na ziemię, szanse Śródziemia spadłyby automatycznie do zera. Jedyny pierścień mógłby również zawładnąć umysłem orła. W końcu to tylko zwierzę, a pierścień jest w stanie naginać wolę Majarów. Można także uznać, iż orły, podobnie jak Majarowie, są wysłannikami Valarów i mają ograniczone sposoby działania. Przykładowo Istari nie mogli wprost używać swych mocy przeciwko Sauronowi. Mimo iż orły są silnymi stworzeniami, czasami też potrzebują odpoczynku. Gdy Gwaihir uratował Gandalfa z Ortanku, ten zapytał go, jak daleko go zabierze, na co usłyszał: "Nie na koniec świata. Zostałem wysłany jako posłaniec, nie tragarz." Podsumowując, użycie orłów nie byłoby możliwe ze względu na ich naturę, a jeśli już zostałyby jakoś do tego przekonane, to ryzyko niepowodzenia byłoby paradoksalnie wyższe niż w przypadku wyprawy drużyny pierścienia. Czy Morgoth mógł być kiedykolwiek przyjacielem elfów? Mógł i był, ale nigdy ta przyjaźń nie płynęła prosto z jego serca i była tylko złudzeniem. Ten okres dobroci Melkora rozpoczął się po tym, jak Valarowie zwolnili go z 300 lat więzienia, ale upadły Valar wciąż musiał przebywać w błogosławionym królestwie. Przez lata Melkor gorliwie udawał miłość względem wszystkich Eldarów. Odnosił się do każdego z szacunkiem. Pięknie postępował, a jego rady zawsze przynosiły wiele pożytku. Manwe, ufając w wewnętrzną przemianę swego brata, pozwolił mu swobodnie poruszać się po Valinorze. Pozostali Valarowie nie chcieli buntować się przeciwko osądowi swego przywódcy, bo to właśnie z takim buntownikiem niegdyś walczyli. Wszyscy jednak pozostali czujni wobec Melkora. Przez cały ten czas Melkor dusił w sobie gniew i starał się pomagać wszystkim elfom, ale nie wszystkie były dla niego równie ważne i vice versa. Vanyarowie byli bardzo podejrzliwi co do jego osoby, no i słusznie. Na Telerich Melkor nawet nie patrzył jak na elfy, uważał ich za słabych i niewiele wartych, niegodnych sojuszu z jego osobą. Noldorowie natomiast wykazywali dziwny pociąg do tajemnej wiedzy oferowanej przez Melkora i wielu z nich słuchało nauk upadłego Valara. Na prawdziwą przyjaźń Morgotha elfy nie mogły nigdy liczyć.
Co dalej z Utumno i Angbandem? Utumno było pierwszą twierdzą Melkora, którą stworzył zaraz po przybyciu do Śródziemia. Twierdza wydrążona była głęboko wewnątrz gór i jej jaskinie ciągnęły się przez wiele kilometrów. Pieczary wypełniał ogień i zastępy popleczników upadłego Valera. Ziemie na północy pozostały opuszczone przez tysiące lat i nikt nawet nie próbował się tam osiedlić. Valarowie, dowiedziawszy się o wpływie Melkora na pierworodnych Ilúvatara, postanowili wypowiedzieć mu wojnę i zdusić zło, póki mieli ku temu sposobność. I tak w 1090 roku ery drzew rozpoczęła się wielka bitwa potęg, która wstrząsnęła Ardą, tworząc brzegi Beleriandu i wiele zatok. W przeciągu następnych 2 lat Melkor został pokonany, ale wycofał się w głąb Utumno. Oblężenie twierdzy trwało kolejne 7 lat, aż w końcu upadły Valar został pojmany przez Tulkasa i uwięziony. Utumno zostało kompletnie zrównane z ziemią i nic więcej się tam nie działo. Angband był drugą twierdzą Morgota, którą pod jego nieobecność zarządzał Sauron. Angband stanowił centrum dowodzenia złych sił podczas pierwszej ery. Armii Valarów udało się ostatecznie obalić Melkora i uwolnić przetrzymywanych wewnątrz twierdzy jeńców. Wraz z upadkiem Morgota Angband został zniszczony raz na zawsze. Koniec Wojny Gniewu zwiastował także koniec pierwszej ery i zatopienie krain Beleriandu. Toteż Angband od tego czasu był poza zasięgiem kogokolwiek. Obie twierdze odeszły zatem w zapomnienie. Na ten moment ode mnie to wszystko. Jeżeli chcesz zobaczyć więcej tego typu materiałów, to zasubskrybuj kanał, zostaw lajka, a także wyraź swoją opinię w komentarzu. Jeżeli chcesz wspierać naszą pracę, możesz też dołączyć do grona wspierających.